Siemano, ja jestem Hubert i witam was na zdrowym zoncie. Trochę na wariackich papierach zaczynam ten film, ale zaczynam, ponieważ ruszamy w podróż. Urlop, czas zacząć. Tutaj Zuzanna pakuje jeszcze lodóweczkę. Zabieramy rzeczy niepotrzebne do domu, potrzebne z domu i pędzimy, ponieważ kawał drogi przed nami. Wybieramy się nad Polskie Morze, jak wspominałem na ostatnim filmie. I co? No jesteśmy trochę spóźnieni, mieliśmy wyjechać kilka godzin temu, a tak naprawdę nie zdążymy dzisiaj na pole kempingowe, także gdzie będziemy nocować i jak to będzie wyglądało, to dzisiaj zweryfikuję ten film, także czekajcie na finał. I słuchajcie, prosto z mieszkania powiem wam takiego protipa ode mnie wyjazdowego. Jak macie jakieś świeże owoce, to nie zostawiajcie ich, jeżeli jedziecie na dłużej niż 2-3 dni, bo będzie klops. I to samo z kwiatami, słuchajcie. To jest taki temat, że już kilka razy zdarzyło mi się zostawić takie świeże, cięte kwiaty w wazonie i to później tak dupcy, tak śmierdzi, że normalnie całą chatę trzeba wietrzyć, więc tym razem zabieram te kwiaty ze sobą i je wynoszę z tego mieszkania, żeby po prostu nie waliło. No, lecimy. Bletka czeka. Gotowa do wyjazdu? Gotowa, tak? Tam są drzwi. No już. Już jedziemy. Tak, jedziemy. Cieszysz się? Hop, side outka. Brawo. I słuchajcie, jeszcze tak trochę na wariackich papierach. Za mną, jak widzicie, jest to pęknięte okno i nie jest ono ofoliowane, tak jak zapowiadałem. No niestety miałem tak zwariowany tydzień, że no, nie udało mi się tego okleić. I tutaj w tym pięknym kadrze razem z kwiatami, które wynoszę z domu, żeby nie zaśmiergły, chciałem wam oznajmić, że po prostu ten film wlatuje w sobotę, w związku z tym, że nie miałem czasu po prostu na to, żeby tą folią okleić okna i zrobić film na piątek, czyli na dzisiaj, ponieważ dzisiaj będę w trasie i no, życie zweryfikowało, ale pędzimy w trasę. A te żywe, cięte kwiaty to są tej oto istoty wychodzącej z lasu. Grzyby są? Pająki. Pająki zdecydowanie. Także kochanie, zaopiekuj się swoimi kwiatkami. Wręczone po raz drugi. To jest dopiero oszczędność. Te same kwiaty dwa razy dawane. Jedziemy, kochani. Także melduję się z trasy. No i konieczność obowiązkowa. Stacja. No i teraz możemy jechać. A tutaj wielkie podziękowania dla teściowej za naleśniki z serem, bo nie było czasu nawet obiadu zjeść i to jest normalnie ratunek. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. But all will be okay, I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. I strive just to say I'm alright. And for the first time in a long time, I'm alright. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. No jak widzieliście, słoneczko już zaszło. My wjechaliśmy właśnie na płatną autostradę. Jesteśmy kawałeczek za Toruniem, tak można by stwierdzić. Amber One, autostrada A1. I co? No i niestety już w 100% jestem przekonany, że nie zdążymy dojechać na ten kemping, na który mieliśmy dojechać, ponieważ tam o 23 jakby najpóźniej można było wbijać, więc troszkę zmieniamy plany. Gdzieś dzisiaj dojedziemy, ale gdzie to zobaczycie na tym filmie. Także teraz mamy małą przerwę na mopie, jesteśmy na mopie, Zuzanna poszła się załatwić do toalety, piesek za nią wypatruje, ale że niedawno byliśmy na mopie, to ja nie idę z psem teraz się przejść, nie będę wychodził, już zimno jest, słuchajcie, 14 stopni mi teraz pokazuje termometr na zewnętrznym, więc już jesień, czuć jesień delikatnie, ale to nieważne, bo jedziemy na wczasy, a jak wczasy, to zawsze jest radośnie. I co, słuchajcie, no jeszcze ze 200 km przed nami na pewno. Więc
no kawał drogi. Czekam na Zuzannę, ruszamy dalej i zobaczymy, może dzisiaj gdzieś na Dzikuska przynocujemy, a może nie, także bądźcie z nami, oglądajcie film do końca, subskrybujcie kanał, żeby być z nami na tej przygodzie, ponieważ chciałbym wam pokazać tutaj kilka fajnych rzeczy nad polskim morzem, zwiedzić sobie te rzeczy i wychillować, także będzie mi bardzo miło, jeżeli będziecie subskrybować kanał, łapkę w górę, jeśli tylko się podobało i co? No i widzimy się nad morzem. Zuzanna właśnie wróciła, więc jedziemy dalej. Posłuchajcie tego, mam nadzieję, że to słychać. Tak, dojechaliśmy. Dojechaliśmy. Teraz będzie widać. Jesteśmy na miejscu. A gdzie? To się dowiecie już rano. Jeszcze na tym filmie, ale rano. A ja idę spać. Dobranoc. Dzień dobry, dnia kolejnego. I właśnie w tym momencie chciałbym wam zdradzić wizualnie, gdzie jesteśmy. Proszę bardzo. Czy poznajecie ten widok? Czy wy go poznajecie? Tak, słuchajcie, jesteśmy na polu kempingowym Lazurowe w Chłapowie, ponieważ jest to kemping, który przyjmuje całodobowo i wczoraj sobie tutaj wjechaliśmy tutaj na kilka dni i przemieścimy się po weekendzie gdzieś dalej, ale jak już tutaj stwierdziliśmy, że wjeżdżamy, to sobie w tym Chłapowie kilka dni pourzędujemy, także na tym wyjeździe będziemy się przemieszczać. Będzie to krajoznawcza wycieczka, a tak naprawdę chcieliśmy jechać do Łeby, ale czy tam do godziny 23, tylko przyjmowali stąd, jeszcze mniej więcej godzina jazdy jest do Łeby, a tutaj byliśmy o 23:10-15, więc no, nie było szans w ogóle, żeby do tej Łeby dotrzeć. A w związku z tym, że jest nowy dzień, to ja chciałbym was pożegnać, ponieważ nowy dzień to nowy film, zapraszam na kolejny film, ale jeszcze przy okazji zobaczcie, jaką mamy pościel w ogóle. To jest niesamowite, jaką mamy pościel. O, w tą stronę to nie widać, w kampery, przyczepę karawaningową pościel dostaliśmy. W prezencie jestem pół ja, pół pościel, ale jest, nie? Jakbyście chcieli taką mieć, to link w opisie, zapraszam serdecznie, ale na pościel.pl taką można sobie nabyć, niesamowita rzecz w ogóle, kurde, karawaningowa pościel, nie miałem pojęcia, że takie rzeczy są, dopóki nie dostałem takiej w prezencie, dziękuję Wojaszku. A wy subskrybujcie kanał, jeżeli chcecie taką mieć, to róbcie zakupy w sklepie z linku poniżej, dajcie łapkę w górę, jeśli wam się podobało i miłego dzionka, hej!